darkness rises and light to meet it. Hej, hej, mam nadzieję, że dzień upływa wam bardzo, bardzo miło. Witam was w środę, minęła godzina 19, więc pora na kolejny filmik na kanale Biblioteki Osus. Zanim jeszcze w ogóle cokolwiek zaczniemy, a dzisiaj będą teorie, to zapraszam oczywiście do subskrypcji i do zostawienia łapki w górę. Zajrzyjcie też na kartę społeczność, tam z wami się komunikuję i to wy bardzo często pomagacie wybrać tematykę kolejnych odcinków. I tak jest tym razem, słuchajcie, ponieważ zapytałem was, jaki odcinek teorii chcielibyście następny, no i zdecydowaliście o tym, że chcecie posłuchać na temat Snowka. No więc oczywiście spełniam wasze życzenie i dzisiaj teoria na temat pochodzenia Snowka, kolejna już. Oczywiście po prawej jest karta, zobaczcie też inną moją teorię na temat tego, kim jest Snoke, a dzisiaj już jedziemy z tym, kim jest Snoke. Kolejna teoria. Słuchajcie, teoria, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć, walnęła mnie dosyć mocno niespodziewanie i ona również jest prawdopodobna, bo wiecie, ciężko mi się robi teorie takie, w które nie wierzę. Zastanawiałem się, bo była oczywiście teoria, ja wiem, że Snoke to Jar Jar Binks, że Snoke to jest Tarkin, ale w to, że Snoke to Tarkin, ja absolutnie nie wierzę i przepraszam, nie jestem w stanie zrobić na ten temat teorii, przynajmniej na razie. Może kiedyś w to uwierzę. Natomiast no, na razie w to, że Snoke jest Tarkinem, czy że Tarkin jest Snoke'iem, to nie bardzo wierzę, ale jest inna fajna teoria, mianowicie taka, że Snoke to jest Galen Marek. Słuchajcie, Galen Marek, czyli tajny uczeń Dartha Vadera, którego widzieliśmy w grach The Force Unleashed i The Force Unleashed 2. I jest ku temu kilka przesłanek. Po pierwsze, najważniejsza przesłanka jest taka, że w epizodzie 7 w jaki sposób Snoke, czy w jaki sposób First Order nazywa swoją wielką planetę, która jest w stanie niszczyć inne systemy gwiezdne, inne planety. No nazywa ją Starkiller, baza Starkiller. No a oczywiście nie muszę wam powtarzać, że ksywką Galena Marka w Force Unleashed był właśnie Starkiller. Więc jest to o tyle ciekawe. Poza tym, słuchajcie, gdzieś, ja już nie pamiętam, chyba mówiłem o tym na jakimś filmiku, gdzieś oczywiście przeczytałem, że w epizodzie 7 były plany tego, żeby Starkiller powrócił do kanonu. Być może te plany nadal są, w sensie Starkiller mam tutaj na myśli Galena Marka. Żeby Galen Marek powrócił do kanonu, takie plany są, to się gdzieś tam pojawiło, być może w Rebelsach, być może w Clone Warsach, być może przy okazji epizodu 7 właśnie. Natomiast no, a co jeśli on już wrócił i jest Snoke'iem? To by było mega, mega ciekawe. No i kolejna rzecz. Snoke oczywiście nam mówi, że no, on widział wzrost Imperium i jego upadek. Jak pamiętacie z fabuły The Force Unleashed, zresztą jeśli nie pamiętacie, to ja gdzieś tutaj powstawiam jakieś fragmenty filmików z gry. No, Starkiller w grze The Force Unleashed był tą osobą, która mocno przyczyniła się do powstania rebelii. W związku z tym, no być może tutaj o to właśnie chodzi, że on widział wzrost i upadek Imperium, no bo sam się do tego przyczynił jako Starkiller. Poza tym, no oczywiście powiecie, że przecież Starkiller w The Force Unleashed 1, The Force Unleashed 1 zginął. Rzeczywiście spowodował wybuch, osłaniając ucieczkę dowódców rebelii z Gwiazdy Śmierci i pojedynkując się, że tak to powiem tutaj brzydko, z Imperatorem. No ale on rzeczywiście, no Vader mówi, że zginął, ale być może tak naprawdę nie zginął. No ale jakby abstrahując od tego, czy zginął, czy nie zginął, istotną kwestią jest to, że przecież mieliśmy Force Unleashed 2, gdzie pojawił się klon Galena Marka. Klon Galena Marka, który no, wygląda na to, że był dobry, no bo chciał ratować, wiecie, swoją wielką miłość, no ale być może potem przeszedł na ciemną stronę mocy. Oczywiście, zaraz mi tutaj wypomnicie, że było znacznie więcej tych klonów, to zresztą widzimy w grze The Force Unleashed 2. Było znacznie więcej tych klonów Galena Marka, stworzono Vader i Imperator, znaczy głównie Vader, stworzyli całą masę tych klonów, więc być może jeden z tych innych klonów niż oryginalny Galen Marek, znaczy w sensie oryginalny, mam tutaj na myśli ten, którym gramy w grze The Force Unleashed, przetrwał. To by tłumaczyło tę deformację Snoke'a, no bo wszyscy się oczywiście skupili na tym, że Snoke ma taką, wiecie, no nie za piękną twarz, dlatego, że no, coś się stało, jakiś wybuch, nie wiem, wypadek miał w latach wcześniejszych czy coś, ale być może to jest po prostu taki nie do końca udany klon, że coś tam nie wyszło.
No i zobaczcie, to połączenie jeszcze z Kylo Renem. Kylo Ren, który jest wnukiem Dartha Vadera. I zobaczcie, Kylo Ren ma obsesję na punkcie, to widzimy w epizodzie 7 głównie, ma obsesję na punkcie, zresztą sam to mówi wprost, dokończenia tego, co Vader zaczął. No i tu pojawia się oczywiście pytanie, co zaczął Vader. No zaczął eksterminować rebelię, tak? Myślę, że o to chodziło i przejmować władzę w galaktyce, bo taki plan przecież w grze zresztą widzimy, bo Vader ma swojego tajnego ucznia, o którym przez pewien czas nie wie nawet sam Imperator, ma tego swojego tajnego ucznia po to, żeby przejąć władzę w galaktyce. Żeby nawet być może docelowo gdzieś tam obalić Imperatora. Widać, wiele lat mija, 30 czy tam 30 kilka lat mija, no i ta obsesja nadal jest istotna, nadal jest, że tak powiem, w centrum uwagi. No i Kylo Ren, że tak powiem, po swoim mistrzu, czyli po Snowku, dziedziczy tą obsesję kończenia tego, co Vader zaczął. No i jak widzimy, oczywiście Snoke jest bardzo potężny mocą, aczkolwiek taką mocą może niekoniecznie polegającą na ściąganiu statku z orbity, co widzimy w grze The Force Unleashed, no ale jest bardzo potężny mocą i jest osobą, powtarzam jeszcze raz, która widziała wzrost i upadek Imperium i wzrost i upadek rebelii, no bo tak jak mówię, sam się do tego przyczynił. Istniały klony Galena Marka, więc nawet jeśli nie ten oryginalny Galen Marek jest Snoke'iem, no to być może jakiś jego klon. To powiązanie z dziedzicem, nazwijmy to tak, z dziedzicem Vadera jest bardzo mocne, no i oczywiście nazywa swoją wielką superbroń Starkiller. Coś jest na rzeczy, aczkolwiek no teraz się już tego nie dowiemy, no bo wygląda na to, że Snoke nie żyje, nie przetrwał epizodu 8. Wszyscy fani się oczywiście teraz zastanawiają nad tym, czy żyje, czy nie żyje i tak dalej. Może o tym zrobię jakąś kolejną teorię. Zresztą zapraszam jeszcze raz do zakładki Społeczność na kanale Biblioteki Osus. Tam będziemy o tym dyskutować i o to was pewnie zapytam, jaki temat chcecie w przyszłości. Tymczasem dziękuję wam, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej teorii, czy Snoke to może być Starkiller, w sensie Galen Marek, znany z gier The Force Unleashed. To by było naprawdę niesamowite przejście, wiecie, z gier, które zwłaszcza tej gry, która była tak, no, nawet w czasach legend była taka średnio uważana za kanon, wiecie, gdzieś tam snuła się na granicy tego kanonu, nagle przejść tutaj do głównego nurtu Gwiezdnych Wojen, no to by było coś, więc dajcie znać koniecznie, co o tym myślicie, co myślicie o tej teorii. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górę i pamiętajcie, żeby się często uśmiechać. Dzięki wielkie za oglądanie i niech moc będzie z wami. Pa, pa!